Cześć, witajcie. Sezon arbuzowy tak naprawdę zacznie się gdzieś za miesiąc, kiedy będziemy wysiewać pierwsze nasiona arbuzów. Pytanie brzmi, czym będziemy je zasilać w sezonie. Ja stawiam na to, co zawsze, czyli gnojówki, tu jest wrotycz, tu mam inne fajne rzeczy, czyli pokrzywa, tu jest skrzyp polny. Z tego robię gnojówki i są fantastyczne, ale to za mało, żeby fajne arbuziki nam wyrosły. Dodaję odpowiednie dwa oborniki. To jest obornik koński, przyszedł w dwóch paczkach. Jeden wrzuciłem do takiej dużej bani, prawie 100-litrowej. Zalałem dwoma, trzema wiadrami wody i robi się taka fajna gnojówka. Jest to bardzo dobry obornik koński. Pod wiele warzyw, arbuzy, bakłażany, dyniowate, cukiniowate, kalafiory, kapusty, melony, ogórki, paprykę, pomidory, ziemniaki. Fantastyczny, ma bardzo dobry skład. Ja wam później pod filmem w opisie napiszę, jakie mają właściwości niektóre no, rzeczy, które wpływają dobrze na wzrost, na korzeń, na choroby. W tym roku po raz pierwszy wprowadzę obornik, jeszcze dodatkowo obornik owczy, który jest fantastyczny. Też pod arbuzy, ale nie tylko. Bowiem obornik, właśnie ten owczy, sprawdza się w przypadku roślin o dużych zapotrzebowaniach pokarmowych, tak jak na przykład arbuzy, ziemniaki, bataty i tym podobne. Ma bardzo dużo fajnych, można powiedzieć, witaminek. Przede wszystkim jest azot, potas, fosfor, wapń, cynk, bor, kwasy humusowe, choćby miedź. Także bomba witaminowa. Tu i pisze tak samo, że wytwarza dużo ciepła podczas, wiadomo, jak porzucimy obornik, no temperaturka będzie lepsza w glebie, ale koński podobnie działa. One szybko się nagrzewają, te oborniki, także oborniki to już jest spokojnie. Nadają się, popatrzcie, pod warzywa, pod owoce, w zasadzie prawie pod wszystko. To jest obornik granulowany, tu granulka, tutaj na zdjęciu widać jako kompost. To są granulki. Natomiast tu jest naturalny nawóz, prawdziwy taki od konia. Bo czasami jak zamawiamy obornik naturalny, okazuje się, że połowę z niego to jest słoma, sieczka. Natomiast ceny w 100% chyba z jakiejś hodowli koni. Fantastyczny. Zalałem go gnojówką, zalałem go wodą. Fajna gnojówka się robi. Będę teraz różne rzeczy podlewał. Są to bomby witaminowe, przede wszystkim dla arbuzów, ale nie tylko. A jaka jest różnica między jeszcze obornikiem roślinnym a zwierzęcym? Zwierzęcy jest bardzo mocny. Trzeba stosować go z umiarem, w proporcji 1 do 10. Natomiast jeśli chodzi o rośliny, w zasadzie można pół na pół, bo ja stosowałem różne metody. Także i nigdy nie popaliło, nigdy. Nic się nie działo, wszystko fajnie rosło, czy to kwiaty, warzywa, czy owoce. Natomiast każdy obornik zwierzęcy, no, trzeba po prostu na niego uważać, żeby nie popalić roślin, nie spalić. No sami wiecie. Tu mam właśnie ten obornik w dużej donicy. Chyba około 80-100 litrów jest to chyba. Postaram się jakiś patyk złapać i wymieszać to. Zobaczcie, on się już rozlasował. Zero słomy, 100% obornika i taką gnojówką rozcieńczoną podlewamy pomidory, arbuzy i wszelkiego rodzaju kwiatuchy. Zobaczcie, fantastyczna sprawa i na pewno będzie lepszy niż jakbyśmy bezpośrednio dali na przykład dużą dawkę tego nawozu pod roślinę, bo najlepiej jak jest przerobiony obornik. A taki jest rozcieńczony, więc nie ma takiej siły, takiej mocy, jak bezpośrednio pod krzak, jak damy obornik świeży. Także jeśli chodzi o zasilanie arbuza,
Stawiam w tym roku tak na drożdże spożywcze, na rośliny, jak widzicie, wrotycze, pokrzywe i inne, oraz na dwa rodzaje oborników, owczy oraz to, co widzieliście przed chwilą, koński. To jest startowa, można powiedzieć, dawka dla arbuzów. A jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, pod filmem przeczytajcie sobie opis, bo tam właśnie opiszę każdy, na co ma wpływ dany związek, czyli potas, na co jest magnez i te inne wszystkie pierwiastki, które są. A jeszcze powiem, że taki, bo bym zapomniał, obornik koński nie nadaje się pod borówkę, azalię czy malinę, ponieważ jego odczyn zasadowy jest od prawie 7 do 8, także sami rozumiecie. Inne rzeczy tak, a borówka i te malinki, które wymieniłem, nie. A jeszcze obornik koński ma, z tego co kiedyś czytałem, 4 składniki najważniejsze, to jest potas, magnez, azot, wapń, słód. 5 w zasadzie. No, owczy ma znacznie więcej. O tym pod filmem zrobię opis, poczytajcie sobie co i jak. Naprawdę przeczytajcie sobie to, co napiszę, bo ma to duży wpływ na system korzeniowy, na kwitnięcie, owocowanie, no, na choroby. Te składniki, które zawierają, które są w oborniku owczym. To tyle, jeśli chodzi o arbuzy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć i powodzenia w uprawie arbuza i melonów.